Magda Gessler i Piotra Adamczyka łączyła niegdyś zażyła relacja. Jednak teraz oboje unikają siebie jak ognia, choć, jak twierdzi restauratorka, ona dawno już mu wybaczyła. Tylko właśnie co miała mu wybaczać. Poznali się, gdy Adamczyk starał się o rolę Chopina. Aktor zauroczył restauratorkę, choć wówczas była żoną Piotra Gesslera. Pomimo tego, że ich romans był 20 lat temu, to wciąż elektryzuje media. Magda. Która wówczas nie była królową telewizji, lecz właścicielką kilku restauracji miała okazję fundować aktorowi na dorobku pobyty w hotelach czy ubrania. Niezamożny wówczas aktor nie czuł się przez to komfortowo, opowiadała osoba z jej otoczenia. Ona sama tylko raz wypowiedziała się na temat tej znajomości, w podcaście trójkąt. Ja nie rozstaję się w gniewie. Wydaje mi się, że Piotr się wstydzi tego, co robił. Przyjaźniliśmy się bardzo i byliśmy blisko, ale może Piotr jest za bardzo mieszczański, by zrozumieć taką osobę jak ja, stwierdziła restauratorka. Nasz romans wywołał sensację, a dobrym miernikiem jej skali było niewyobrażalne zainteresowanie mediów. Kropka. Na szczęście, dzięki garzy Zauwnowy, niezwykle kasowy film mógł pozwolić sobie na kupno małego mieszkania niedaleko Starego Miasta. Mieliśmy stamtąd kilometr do Fukiera, mieszkania aktora i teatru, w którym wtedy grał. Zapewniało nam to względną dyskrecję i kosztowało mniej czasu, stresu i zdrowia, mówiła Magda. Niestety, Sielanka nie trwała długo. Pikanteri dodaje fakt, że partnerem biznesowym Piotra jest wcześniejszy narzeczony Magdy, Mariusz Dziakowski. Był kelnerem u Magdy, a dzięki jej pomocy został restauratorem. To właśnie spotkanie dwóch mężczyzn doprowadziło do zakończenia relacji Magdy i Piotra. Ostatecznie zwycięsko z tej rywalizacji wyszedł kelner, a dla aktora porażka była chyba tak nieznośna, że tego wieczora ostatecznie zakończyliśmy wszelkie relacje intymne, a nawet znajomość. Nagrodą dla Kelnera był tygodniowy urlop u mego boku w Brazylii, skwitowała Magda. Ja już go ucałowałam. Nie wiem, czy on mi wybaczył, czy ja mu wybaczyłam. W każdym razie relacje są bardzo poprawne, i bardzo Piotrowi dziękuję za wytrzymałość, bo nie da się ukryć, że wejść na mój język to nie jest fajne. Może nie jest łatwe. Ja mu zawsze wybaczałam, problem, żeby on sobie wybaczył. Myślę, — Że wybaczył — dodała Magda Gessler w podcaście trójkąt.